Tak jeszcze nas filmują. No ludzie. W radiu jesteśmy, nie? Tak się czasy pozmieniały. Bardzo się cieszę, że udało się zsynchronizować zegarki, że przyjęła pani zaproszenie. Patrycja Soliman, prosto z Teatru Narodowego, chciałoby się powiedzieć. Chciałoby się. Dzień dobry państwu. Ale się na razie nie powie. Z jednej strony to dobrze, z drugiej... No, o tym jeszcze w trakcie rozmowy. Pani Patrycjo, proszę mi powiedzieć, bo ja zacznę od trochę innej strony i niezawodowej. Mhm. Jak wygląda pani droga z Kairu, jeśli dobrze rozumiem, do Warszawy? Bo to tak niekoniecznie po drodze jest. No, Kair jest miastem, w którym się urodziłam. Mhm. I mój ojciec był Egipcjaninem i z moją mamą poznali się w Londynie, żeby było śmieszniej. No i po jakichś 2 latach mama z ojcem i ze mną wróciła do Polski. Czyli tak naprawdę z tego dzieciństwa w Kairze niewiele pani pamięta. Nie, ja nic nie pamiętam. No jak w sumie, jak się... No, ciężko jakbyś tak... No dobra, ale to Freud by załatwił i psychoanaliza. Czy w związku z tym pani czuje się wielokulturowa? Nie. A jak kulturowa się pani czuje? Ja się czuję absolutnie... Stąd. Dobrze, no to w takim razie, skoro jesteśmy tutaj, no to rozumiem gdzieś wpisane w taką kulturę Teatr Narodowy, bo to w końcu scena narodowa. A ja chciałam zapytać, czy w dzieciństwie, tak no czuję, jeżeli słuchają nas jakieś mamy teraz albo ojcowie i tak sobie patrzą na swoją pociechę i mówią, no pięknie się na scenie prezentuje, a wiersze recytuje najlepiej w klasie. Czy to jest jakiś taki element, który jest w stanie dać nam do myślenia, że dziecko ma w sobie jakiś potencjał, talent i że może powinno zaistnieć w tak zwanej branży rozrywkowej? Ja myślę, że w ogóle rodzice nie powinni o tym myśleć, że to dziecko, jeżeli dorośnie i będzie chciało, bo to chyba nie ma nic gorszego niż rodzice, którzy wymyślają, patrzą i widzą predyspozycję dziecka do zawodu i próbują popchnąć leciutko w tą stronę. A widziała pani taki program amerykański Mała Miss? Tak, widziałam, ale o wiele bardziej lubię film Little Miss Sunshine. I to polecamy programów Mała Miss. Nie, gdyby ktoś nie widział, chodzi o to, że tam matrony amerykańskie od wczesnego niemowlęctwa pucują dzieciaki, dziewczynki na to, żeby były małymi misy. Znaczy właściwie troszkę jak pieski na wystawie albo kotki. No to jest straszne. Bo jeszcze gdyby te dzieci wyglądały tak moim zdaniem, jak dzieci, po prostu jak dzieci. Im bardziej rozwrzeszczane, tym fajniejsze. Tak. A to takie stare cioty Klotyldy wychodzą na scenę. Strasznie. Tylko że ale rewelacyjny film. Ale film, Mała Miss w polskim tłumaczeniu. To wspaniały, film mądry, piękny, wzruszający i też gdzieś o tym, no. A jak zupełnie z innej strony zrobiony. Dobra, no to już małą... A pani była Małą Miss? Nie. Nic z tych rzeczy. Mama nie pchała. Nie. A kiedy się... Bo ja przeczytałam w wywiadzie, że pani tam tak do najgrzeczniejszych aniołków to nie należała w dzieciństwie wcześniejszym i późniejszym. No... Znaczy, różnie było. Patrząc na ten diabła w oczach, to myślę, że było bardzo różnie. Więc taka rzecz, o której mogłybyśmy na przykład porozmawiać, co najbardziej szalonego zdarzyło się w życiu? No ciężko mi było docierać do szkoły za każdym razem, jak wychodziłam z domu. No może nie za każdym, bo jednak jakoś tę szkołę skończyłam, maturę zdałam. A daleko była szkoła od domu? Może to komunikacja miejska? No, to były różne szkoły, naprawdę. Ich było więcej niż podstawówka i liceum. Potrzeba poszerzania doświadczeń. Szukałam swojego miejsca. Czy w Akademii, w Szkole Teatralnej to odnalazła pani swoje miejsce? W pewnym sensie tak. Ja dosyć wcześnie zaczęłam chodzić do teatru i jakoś to mnie totalnie zafascynowało. Zawsze wiedziałam, że chcę swoje życie związać z teatrem, bardziej nawet niż z filmem.